Witam wszystkich serdecznie. Jestem na pasiece, obiecałem film z tej pasieki. I teraz tak króciutko. Jestem w trakcie przeglądu, wieje troszeczkę chłodny wiatr, ale jest temperatura powyżej 15 stopni. Te uliki mam przejrzane. Pierwszy, drugi. Do tych ulików dołożyłem po jednej ramce pszczół i czerwiu. Oczywiście przeglądając, dokładnie oglądając, żeby nie było matki. Teraz chcę dołożyć jeszcze do tego, ten ma też troszeczkę mało, to są wszystko odkłady. To jest też odkład, tutaj ten zielony, z tym, że on jest pełny, jest zaznaczony, że trzeba postawić za tydzień nadstawkę. Tu trzeba postawić drugi korpus, tu też trzeba postawić drugi korpus. Następny, zacząłem przeglądać, tutaj. Tu wyłożyłem ramkę z pokarmem. Ramka jest zalana miodem. Nie wiem, czy widać, już świeci. Świeci. Noszą z wierzby. Może jeszcze z czegoś innego, ale coś znajdują. Tu przygotowałem ramkę. Ten ul jest pełen pszczół. Tu przygotowałem tą ramkę właśnie. Chcę ją podać tam do tego ula. Chciałbym to pokazać, jak ja to robię. Ja już go zamknąłem, ale no tam jest, okazuje się, że jest tyle pszczół, że tu można do tego słabego ula podać. Odsuniemy ten, to za tydzień będzie on pełen pszczół i za dwa tygodnie będzie można też nadstawkę podać. O, to odsuniemy, żeby tu miejsce zrobić. Ciepłe miejsce na czerw. Ok. Teraz weźmiemy, tak będę troszeczkę jedną ręką. Hop. No, tu się odkleiło, tu się nie odkleiło. No. Hop. W miarę równo. Oprę ją sobie. Czerw jest tutaj z tej strony. Ojej, nie mam jak pokazać. To jest to. Mój maluszek nie chce przyjeżdżać. Nawet filmików pokręcić. To jest tak. Czerw jest, tu widać. Tu jest pokarm na dole i tu pół ramki czerwiu. Z drugiej strony jest to samo. I teraz tą rameczkę. Ja przepraszam, że ten że tak chaotycznie, ale no to tylko dwie ręce, nie? Człowiek ma tylko dwie ręce. No. I teraz tak, tam się układa czerw z tej strony, także mi tą, opsa, tą rameczkę, hop, żeby mi nie upadła, jeszcze troszeczkę milimetr odsuniemy, hop, i my tą rameczkę ułożymy tutaj, na kurczę pieczone, hop. I tą ramkę widać teraz, ja przepraszam, raz pokazuję niebo, raz ten, ale no tak jak ten. I wkładamy tą rameczkę tutaj do tych pszczółek. O proszę, i w tej chwili. I w tej chwili, proszę, mamy prawie pełny ul pszczół. Zostały jeszcze dwie ostatnie ramki i super. Ja to zatem, bo one się wzbijają, nie chcę tu dymić teraz. Ok, zamknę. Ja obiecałem krótki filmik z tej pasieki. Dlatego pokręcę krótko. To przykryjemy, bo jutro ma być tylko 8 stopni. Dzisiaj mamy ten duży skok. Duża różnica temperatur. Tak troszeczkę okryć. Ok, tu jest styropianowy ten daszek. O, to mamy. Ach, to niech będzie. Jeszcze kamień. Później. Ok, jedziemy następny. Teraz tak, tu muszę przynieść co? Muszę przynieść węzę, mam w samochodzie. Dam jedną ramkę węzy, jedną ramkę suszu. Jedną wziąłem, jedną pokarmu zabiorę, bo jest, mają pokarmu zbyt wiele, matka nie ma gdzie czerwić. O, ostatnia ramka suszem takim nieskończonym, a ta jak wygląda? O, ta będzie lepsza.
To jest taka ramka, którą bym... Nadaje się, nadaje. O, taka rameczka. Tutaj, o. Taka węża. Nie wiem, czy normalna standardówka i tak skaczemy z tymi wężami. Tu mam 4,9, tutaj 5,1, jeszcze inne 5,4. I tak człowiek robi z tego, co ma. Jestem w trakcie przechodzenia na 4,9, ale ciągle używam jeszcze różnych. Ta pójdzie tu. Ta pójdzie tu. Niech one to zaraz obsiądą i kroją. Tam przesuniemy, ta jest z pokarmem. Ja już ją oglądałem, ona jest też tam ma przygotowane tylko pod czerw trochę. I tam jest jedna ramka pokarmu pełna. I teraz co zrobimy? Nie, włożymy tą ramkę z pokarmem, tej węzy nie będziemy podawać. Włożę tą ramkę z pokarmem, a ona pójdzie jako ostatnia. No jeszcze tą przesuniemy, ona tak była. Hop. Pszczółki spokojne do tej pory. Jedno żądło tak przez nieuwagę. Właściwie nie przez nieuwagę, tylko po prostu były podrażnione. Powiało trochę wiaterek i już się zdenerwowały. Ok, teraz znowu jednym palcem sobie pomogę od kamery. I ją tu włożymy na koniec. O, pomogę tu ręką. Hop. Tak, to mamy kolejny. Stąd zabraliśmy jedną ramkę z czerwiem i pszczołami. Reszta pozostała tak samo. Dołożyliśmy ten, zabraliśmy też pokarm, który tu był włożony, ponieważ jest tak dużo... Ach, cholerny wiatr. Cały czas walczę z wiatrem. Nie jest silny, ale taki pas, taki śmieszny wiaterek, taki zefirek. Ops. I to. Znowu drugiej ręki brakuje. Jest. Jest, 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 jest. Teraz te stare chusteczki tu porozkładamy. O, to też. Propolis też dobrze izoluje. Ok. Mam zaizolowane, to zostaje na następny. Ops. Ops, te daszki też ciężkie. Tak, chociaż wiatr nie zwiewa. No i to oczywiście stawiamy. Znaczymy, że kolejna nadstawka. I zaglądamy do następnego. Tu po prostu nie pamiętam, ale ten. Nie pamiętam, co tu może być. Ale tu jest też pełno pszczoły, widzę. Już przez folię widzę, że jest pełno pszczoły. Wiatr się wzmaga. No jeszcze ten jeden ulik. Hop. Trochę dymu. Trochę dymu. Pełno pszczół, nie będziemy tu. Sprawdzimy tylko, gdzie się zaczyna czerw. Pozakładamy, pozabieramy te torebki po syropie. Zobaczymy, jak jest z pokarmem tutaj. Ok. Z tej strony. No proszę. No proszę, tak wygląda pasieka. Tamta pasieka u mechanika, dużo więcej słabych rodzin, dużo więcej odkładów tam po prostu było, ale straciłem tam trzy matki i to właśnie przez te ostatnie kilka dni chłodów, co było, czy w tym czasie zginęły te matki, ponieważ wcześniej był czerw. Naraz teraz przeglądam, okazuje się, że po tych dwóch tygodniach, które minęło, okazuje się, że czerwiu ubyło. Czerwiu nie ma, jedna matka strutowiała, zaczęła kłaść czerw trutowy. Ten czerw trutowy mam w aucie. Tą rodzinę połączyłem z inną. Rodzina, która
zapaskudziła mi cały ul na brązowo, zabrałem wszystkie ramki, tam było garstka pszczół, wytrzepałem je na ziemię, one znajdą, proszą się tam gdzieś do innego ula, to wszystko zabrałem, dzisiaj już przetopione, niedziela pracowita, już przetopione, już nie paskudzi mi te pasieki i ten, no, nie tworzy zagrożenia jakiegoś. Co jeszcze? Aha, i jeszcze jedna rodzina się okazała, też jest bez matki, czyli tam okazało się, że podczas tych zimnych dni, dwóch tygodni, co były tutaj, straciłem trzy matki, połączyłem rodziny, znaczy dwie połączyłem, jedną zlikwidowałem całkowicie. Rodziny się wzmocniły, pozostałe z tych mocnych także podawałem nawet po dwie ramki, z jednej brałem, bo miała tak dużo czerwiu. I ten, proszę, tak, o, pszczoły, popatrzę, to jest karnika, bo tu widać, barwa jest ciemna. Elgon jest z takim, taki pomarańczowy, ma krążek, nie wiem jak to się nazywa, ale chyba każdy wie, o co się orientuje, nie? O, tak jak tutaj, tu, o, tak jak tutaj, no. Także pomieszane mam te pszczółki, bo one się tutaj, tak robię matki, to one tutaj się unasieniają, część z elgonem, część z kaniką, część mam gdzieś, miałem też takie bakwasty, miałem tutaj bakwasty tu z Niemiec i miałem bakwasta KB wcześniej, także no to wszystko się pomieszało. Podejrzewam, że dzięki temu wydajność miodowa rośnie. Było w pierwszym roku 25, w drugim roku 35, w zeszłym roku było 45 kg z ula średnia. Także no, jak tutaj pytają mnie starzy pszczelarze, jak u mnie, no mówią, że super, że na te pożytki, co tutaj są i na ten, tak szybko, jak się kończy, oni mówią szybko, ja jeszcze do października, oni mi pszczoły latają, mi coś przynoszą, nie? No ale oni twierdzą, że zamykają sezon już początkiem sierpnia, ja we wrześniu zbieram jeszcze miód, nie? O, tak to wygląda. W tej chwili szykujemy te rodziny, to będziemy wszystko, korpusy w następnym tygodniu zakładać. Następne wszystko już, ramki przygotowane, trochę suszu, trochę ten, pomiesza się, jakoś się to dołoży, bo to no jak na początku, nie? Nie ma skąd brać. Myślę, że da się to oglądać, nie ma tych pisków. Strasznie to, nie wiem co się dzieje, ja tego nie umiem przełączać, wyłączać i ten, po prostu włączam, wyłączam, nagrywam i to wszystko, nie? No, ale no tyle co mogę pokazać, nie? Tyle co mogę pokazać. Te wszystkie, gdzie są postawione, wygląda w ulach tak samo jak tutaj, nie? To tyle, ja robię dalej, zostało mi jeszcze tam 5, tu 4, 9. No, życzę wszystkiego najlepszego, do zobaczenia.